pierwszy Bolesławiecki Dzień Seniora zgromadził w Kinie Forum wiele środowisk seniorskich z Bolesławca. To członkowie organizacji i stowarzyszeń działających w mieście, głównie skupionych wokół Bolesławieckiej Rady Seniorów. To właśnie z inicjatywy Rady i Prezydenta Miasta zorganizowano obchody. To była okazja do spotkania bolesławieckich seniorów działających w różnych organizacjach i podsumowania codziennej działalności. A że obchody zorganizowano wspólnie z młodzieżą, przy okazji wspomniano o różnych działaniach skierowanych do młodych ludzi. Pierwsze dotyczy szkolenia komputerowego. Młodzież gimnazjalna uczy seniorów obsługi komputera i internetu. Drugi to propagowanie spisywania przeszłości przodków. To jest program we współpracy między Radą, Wydziałem Społecznym a Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr. Konkurs literacki pod hasłem Zatrzymać w czasie ma już 5. edycję i ku naszemu zaskoczeniu, i zdumieniu i radości uczestniczyło w 4 edycjach 490 osób, w tym 67 laureatów. I ten konkurs jest nadal żywy i trwa. A jeśli chodzi o ostatnią relację, która wiąże się z dzisiejszym dniem, to jest budowanie dobrych relacji we współdziałaniu seniorów z młodzieżą na przestrzeni kultury. Pierwszy Bolesławiecki Dzień Seniora spotkał się z dobrym przyjęciem ze strony seniorów. Jest to piękna inicjatywa, tym bardziej, że środowisko powinno się integrować, a nie dzielić. W naszym mieście, mając doświadczenie wielu, wielu lat pracy społecznej, widzę, że właśnie tak się dzieje. No nie bez znaczenia jest wsparcie władz, bo sami byśmy nic nie zrobili, ale wzajemna pomoc, troska jednych o drugich jest naprawdę po tych moich 17 latach w organizacji jest widoczna. Bardzo mnie to się cieszy. Z seniorami spotkał się podczas ich święta prezydent Bolesławca, a także przedstawiciele Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. Ja uważam, że środowiska senioralne w Bolesławcu to jest najbardziej aktywna grupa społeczna, która znakomicie się organizuje, współdziała, zajmując ludzi w tym trzecim wieku różnego rodzaju zajęciami, hobby itd. A naszą rolą jest organizacja miejsc tego pobytu, czy będzie to ośrodek kultury, czy dom dziennego pobytu, bądź też organizacja różnych form edukacji udowadniających, że w wieku emerytalnym, w wieku senioralnym można żyć aktywnie i można realizować swoje pasje i marzenia, na które nie było wcześniej czasu, bo trzeba było albo ciężko pracować, albo wychowywać dzieci. Na scenie mówili o tym sami seniorzy. Dorosłość to praca, szkoła, praca, dom, praca, dzieci, praca, praca. I tak 40 lat minęło. 40 lat minęło na wychowywaniu dzieci i na pracy, ale dziś jest ktoś, do kogo można się przytulić. To właśnie dzieci i wnuki, podkreślali seniorzy. I jest czas na to, by zrealizować swoje pasje. Do korzystania ze sportowej i kulturalnej oferty miasta zachęca prezydent. Ostatnio byłem w banku w Jeleniej Górze. I pani z banku, młoda dziewczyna, a to pan z Bolesławca, ja tam musiałem podpisy złożyć, Euroregion i tak dalej. No, pan z Bolesławca, ja mam mamę w Bolesławcu. Ja mówię, no i co? No mama jest bardzo zadowolona. A czym ona się zajmuje? No jest w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. I co? Zadowolona jest? No właśnie się nauczyła pływać. I tak uśmiechnęła się cała, bo mama wreszcie się nauczyła pływać dzięki temu, że chodzi do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mam kilka osób znajomych, które na przykład po przejściu na emeryturę zaczęły aktywnie grać w różne gry sportowe, tak, ćwiczyć. Mam znajomego, który zaczął się uczyć grać na keyboardzie. Tak. No, gdyby nie było tych możliwości właśnie stwarzanych przez te instytucje nasze, ale nie tylko miejskie, bo na przykład szkoła muzyczna czy różne inne instytucje prywatne, no to powtarzam, życie byłoby uboższe, mniej kolorowe. W organizację pierwszego Bolesławieckiego Dnia Seniora włączyło się Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu. Szanowni Państwo, Hanna Banaszak w jednej z najpopularniejszych ballad zaśpiewała: w moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może.
Podczas Dnia Seniora wydarzeniem był spektakl, który powstał dzięki współpracy co najmniej 3 pokoleń. Przygotowano go pod tytułem Jeszcze w zielone gramy. Miłość cierpliwa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Gdyby wśród ludzi na całym świecie zapanowała właśnie taka miłość, nie byłoby tyle nieszczęść ani wojen. Takiej miłości pragniemy. Na scenie zaprezentowali się gimnazjaliści i bolesławieccy seniorzy, a nad powstaniem przedstawienia czuwali nauczyciele, którzy także pojawili się na scenie.